Ty masz można subskrybować te twoje? Subskrybować. Można? No tak, niestety, chyba moją specjalizacją są role dziecięce. Albo małych jakichś dzieciaków, albo młodych, albo nastolatków, albo zwierzątek, albo jakichś takich dziwnych, małych, przetworzonych, nie wiadomo jakich głosów swojego czasu. Teraz już nie mam tych umiejętności, ale kiedyś, jak to powiedziała Aga Matysiak, miałam delfinie dźwięki, więc potrafiłam bardzo wysoko i dubbingować, i stworzyć taki głos niemalże nieosiągalny, albo osiągalny po tam zmianie na suwakach. Teraz już tego nie mam. Kilka sekund po tym, jak dotkniemy wody, wyrastają, a gdy wyschniemy, znikają. To samo było z wami, tak? Uwielbiam do dziś, to mile wspominam. To jedna z moich pierwszych produkcji. Jakby jej przebywało. Ale skąd ona się bierze? Nie wiem. Czy to ja? Na pewno nie ja. Fajna rzecz. Podobała się swojego czasu bardzo nastolatkom. A ja perłą w niej. Jeśli nie użyjesz mocy, by go namierzyć, to sam go poszukam. Przecież to Kevin. Przecież on zrobi Armagedon, Gwen. On oszalał. To przyjaciel. To jest chyba moja najdłuższa przygoda dubbingowa. Nie pozwolę go skrzywdzić. Zejdź mi z drogi. On już wychodził z takiego amoku. Pamiętasz, jaki był w dzieciństwie? A ty? To u mnie to tam ciekawej historii żadnej nie ma, bo ja sobie z nią dojrzewałam, dorastałam, chociaż już byłam starą babą, jak dostałam tę rolę, bo miałam 20 chyba 5 lat wtedy. Ale u Lewandowskich, w klanie Lewandowskich, pozdrawiam was serdecznie, chłopaki, no to u nich to jest historia przechodząca z pokolenia na pokolenie, starszy brat, młodszy brat, najmłodszy brat. Na pewno jakoś można mu pomóc. On nie chce pomocy. Musimy myśleć o bezpieczeństwie wszechświata. Nie wypuszczę cię stąd. To oni mają niezłą rodzinną przygodę w tym temacie. Nie pozwolę ci go zniszczyć! Ale był taki a propos tych wysokich dźwięków. Puf, puf! Nie wiem, czy pamiętasz? Mówiłam temu duchogłąbowi, żeby nie jadł tej kanapki! Puf, puf! Naprawdę nie miałam dużo do grania, bo ten puf, puf robił tylko... I tak co chwilę pufał. Czasami wyrwało mu się jakieś jedno czy dwa słowa. To był najgorszy zawodnik na świecie! Dlatego muszę stać się gwiazdą baseballu, by ocalić nasze nazwisko! Chester z kolei był takim, wiesz, to był taki, to też było fajne. No bo jak łasi Wizmur do tamtej pory ówczesnej... Grałam księżniczki, po prostu Barbie, 12 tańczących księżniczek. Nie powiem, jak mówiła o nich Asia Wizmur. A ona była cudowna, cudowna kobieta. Nie wydaje ci się, że po prostu odrobić lekcję to łatwiejsze niż cała ta akcja? Co? Nie, zawiązałem te supełki. Tylko lama mi je zjadła. Tak, jasne. To chyba najstarszy wykręt w... Ohoho, moment. Ty odrobiłeś pracę domową? Bardzo często nas parowali z Grześkiem. Myśmy robili albo jakieś rodzeństwa, albo pary. On tu przesiedział całą noc? Fu! Tak, i śmierdzi bardziej ode mnie, a to już coś. Powinienem się wykąpać. A ja cię przeprosić. No, był taki odcinek na przykład w tym Ying Yang Yo, gdzie przeszliśmy jakby od urodzenia do starości całe życie swoje i najpierw rozmawialiśmy takimi głosami, potem troszeczkę starszymi, potem jeszcze starszymi i jeszcze starszymi i w końcu doszło do tego, że się zestarzeliśmy, ale żyliśmy chyba dalej. Okej, rozumiem, nie cierpisz chłopaków. Ale naprawdę myślisz, że nauczysz mnie feministycznych ideałów, kiedy sprzątasz po tym zasmarkanym, samolubnym gnojku? Cześć! I po mnie? Yin! Przecież nie ma nic uwłaczającego! A z takich wyzwań, w sensie może dla strun głosowych, dla gardła, co było obciążające i jakby, no, dosyć takie skomplikowane. Byłam jeszcze wtedy wówczas w ciąży z Tosieńką, także się śmiali, czy aby przypadkiem dzisiaj nie urodzę. Wchodziłam i darłam się. To była wrzaska. Kotopies. Głupiutki klaun! Jest jeszcze gorszy niż tamten żenujący pies! Te nasze postaci
miały takie charakterystyczne głosy i darły się, i ten. I jeszcze śmiały się, i śpiewały, i robiły cudawianki z tym głosem. I to było bardzo wyczerpujące dla całego organizmu, a tutaj dla naszego gardełka, no, jechało to po strunach mocno. Tacie, w imię dobrego smaku, to jedynym ubraniem, które wkrótce założysz, będą kajdanki. Tak, to była tam chyba jedna z głównych ról w ogóle w tym, w tym serialu. Jutro moje urodziny. Karbie, przecież obiecałeś, że zaśpiewasz. Racja. Myślę, że tak zaczyna się coraz mniej tego robić. Głos się starzeje, dojrzewa, może nie starzeje, ale dojrzewa, ale jednak cały czas jakby radzę sobie, jak jest. Trzeba zrobić nastolatkę, to nie mam z tym problemu. A tak a propos, ten twój błyszczyk to w ogóle się nie błyszczy królewno. Jakkolwiek chętniej oddaję pałeczkę już młodszemu pokoleniu. W dawnych czasach cztery narody żyły ze sobą w pokoju. Jednak kiedy naród ognia zaatakował, wszystko się zmieniło. Och, to tak się zdarzało nam przy tej produkcji. Zresztą jak przy H2O wystarczy kropla, że czasami oglądaliśmy, jakby nas to tak wciągało, że realizator zapominał tam na suwakach przeskoczyć dalej. Skupialiśmy się na tym, co się dzieje. O, chcecie wkroczyć do miasteczka narodu ognia, gdzie wszyscy czarują, no wiesz, ogniem? Możemy się przebrać, a zanim będzie gorąco, uciec. Tak, bo my zawsze uciekamy, zanim zrobi się gorąco. Bardzo, bardzo chętnie bym wróciła do tego jeszcze. Gwóźdź? Dlaczego namalowałeś gwóźdź? A, bo jestem młotek? Podoba mi się. To tak jak mnie. To było fajne. Tam byłam kombinerką, taką zwariowana kombinerka, po prostu kombinatorka, taka niesamowita. I to była energetyczna, wypluwająca z siebie szybko. Najpierw było tak, że nas cieszył nowy gość. Nie dziwcie się, bo przyjaciółek nigdy dość. My Little Pony to są demony, a jak się zmęczą, tarara tęczą. Niezłe ziółko, ona dręczy nas w kółko. Jak się pozbyć babs, która nam zatruwa czas? Niezłe ziółko, unikamy jej w kółko. Jak się pozbyć tej dla nas koleżanki złej? No to tam jestem Applebloom. Mały... Mała Applebloom, siostra Applejack, Moniki Pikuły. Tatusiu, już czas na nasz taniec. Obiecałeś, żadnego planu B w dniu mojego ślubu. Umawialiśmy się, żadnego planu B w dniu mojego ślubu. Przepraszam, kochanie, tatuś musi. Ja w ogóle gier na swoim koncie mam też, myślę, kilkadziesiąt tytułów, jak nie lepiej. Tylko ponieważ ja nie jestem ta grająca, więc jakby... Tak bardzo się z tym nie utożsamiam mocno, ale były gry z takich mega znanych jak Wiedźmin, więc w Wiedźminie tak miałam przyjemność brać udział. Mass Effect. Jak to możliwe? Nie wierzyłam, że wam się uda. Musimy cię zabrać, nim pojawi się więcej getów. Masz rację, starczy mi do końca życia. Tamten przycisk powinien zamknąć pole izolacyjne. No na pewno Diablo, na pewno Mass Effect. Invisimale, to takie tytuły gdzieś, które, bo w Invisimalach to tam też byłam taką główną postaćką, która gdzieś tam wiodącą, więc stąd mi ten tytuł w głowie świta. Ale tak naprawdę było mnóstwo gier, w których bardzo lubię gry. Bardzo lubię robić gry głosowo, natomiast nagranie jakoś nie ma czasu. Nie jestem Benezją. Nie wiem nawet, dlaczego przyłączyła się do Sarena. Nie chcę mieć nic wspólnego z tym szaleńcem. By tak postawić sobie z boku takie oko, które cię obserwuje, siedzisz w tym studio, a czasami siedzimy też, zdarza się, że siedzi reżyser, realizator w jednym studio, tak w jednym pomieszczeniu. No ale jakby tak postawić kamery, co oni tam robią, albo siedzimy razem. Słuchaj, to byś miała materiał. To byś miała making-offy takie, że... Cała Polska by to oglądała i się bawiła, bo to nie jest tak, że siedzimy i tam czasami cię tak niesie, wiesz, za tymi emocjami dziejesz, że to, że machasz. Był taki aktor, co jaśnie panie, powóz nadjechał. Jaśnie panie, powóz nadjechał. Ale mikrofon został w górze. I my czasami też uciekamy, albo początki, że cię nosi, że chcesz tupnąć, klasnąć, zrobić. Wiadomo, że takich rzeczy nie wolno robić, bo to wszystko wchodzi i nie. Ale to pomaga ci, jak ciało, patrzysz sobie na ten obrazek, co tam się dzieje i ciało
czasami robimy dziwne rzeczy ze swoim ciałem, z sobą, z rękoma, z nogami. Wiadomo, że nie możemy hałasować, nie możemy tupać, ale tak, niesie nas czasami. A musisz krzyczeć na przykład, masz 40 sekund i nagle... I ideał sięgnął bruku, wiesz. I po prostu jedziesz na różnych wysokościach, nie? Bo możesz jechać na takich. I trzymasz.